poprzednim odcinku. No to molestaria. Nie będziesz się gniewał, że spędzę w klinice naszą noc poślubną? La noche de nuestro matrimonio civil. No, claro que no. Oczywiście, że nie, kochanie. Ty mi załatwisz pracę w telewizji, a ja... Skąd to masz? Od ukochanego. Musicie bardzo kochać. Jestem najszczęśliwszą żoną na świecie. A ja najszczęśliwszym mężem. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Zdjęcia. Reżyseria. Mi amor. Kochanie. Jeśli coś się ze mną stanie, nic się nie stanie. Tak, ale jeśli... Przecież to prosta operacja. Martin mówi, że nawet prosty zabieg to ryzyko, bo mogą być komplikacje. Nie będzie żadnych komplikacji. Operuje cię najlepszy specjalista. Pozwól mi dokończyć, bo jak nie, to się pogniewam. No dobrze, dokończ. Jeśli coś się stanie, to co? Ułożysz sobie życie od nowa. Pokochasz inną. Ożenisz się. Będziesz mieć dzieci. Ale nie zapominaj o mojej rodzinie. Wiem, że nie lubisz de la Torre, ale obiecaj, że będziesz im pomagał. Bardzo cię o to proszę. Nic się nie stanie, kochana. Jestem pewny. Istnieje ryzyko, że spóźnimy się do kliniki. Dziękuję. Brakowało mi takiej kawy. Tylko kawy? Wiesz, że nie. Brak mi was wszystkich. Gdzie mama? Wyszła. Nie będzie ciągle siedzieć w domu i czekać na twój powrót. Co chcesz powiedzieć? Staruszku! Wszystko w porządku? Tak. A u ciebie? To wizyta czy powrót? Wizyta. Zatrzymaj go jak najdłużej. Czekałem na taką okazję.
Co to? Sekrety przed ojcem? Nie, mam coś do załatwienia. Muszę lecieć. Trudno. Do następnego razu. Ciao. Ja też już pójdę. Spadnę, jak będzie mama. Zaczekaj. Musimy porozmawiać. Od dawna chciałam cię zapytać. Jesteś lekarzem. Co ci dolega? Nic. Chciałam pogadać o ciąży i tych sprawach. Wszyscy mówią, że to prosty zabieg, ale ja się boję. Proszę, aby wszystko poszło dobrze. Wiem, że opiekujecie się mną i pragniecie mojego szczęścia. Jestem bardzo szczęśliwa u boku José Antonio. Ale muszę mieć więcej siły i odwagi, by iść na operację. Błagam o pomoc. Zapomniałeś czegoś? Posłuchaj. Co? Ciągle myślę o tym, o czym rozmawialiśmy. I mówiliśmy o wielu rzeczach. Wiesz, o co mi chodzi. O nasze wspólne plany. Ja jestem pewien, że chcę być z tobą do końca życia. Jesteś pewien? Tak, a ty? Może być coś zjadła albo wypiła. Dziękuję, Margarito, ale nie mogę. Lekarz zabronił. Zobaczysz, że odbije to sobie po powrocie z kliniki. Proszę nas informować o wszystkim. Może trzeba oddać krew albo... Nie martw się. Operacja jutro. Będę dzwonił. Pomodlę się przed twoim ołtarzykiem. Niech cię Bóg ma w swojej opiece. Odwiedzę cię jutro. Na pewno będzie dobrze. Dziękuję, wujku. Jesteś kochany. Idziemy. Boże, spraw, żeby nic jej się nie stało. Jest taka delikatna. Myślałam, że mama rozmawiała z tobą o tych sprawach. Wiesz, jaka ona jest. Co innego, ty, lekarz. Myślałem, że jesteś uświadomiona. Nie wiesz skąd. Ani ty, ani mama nigdy nie rozmawialiście ze mną o seksie. Dlatego nic nie wiem. Dziewczyny w twoim wieku mają swoje sposoby, żeby się dowiedzieć. Ale nie ja. Już idziesz? Muszę. Późno się zrobiło. Porozmawiamy innym razem. Nigdy nie masz dla mnie czasu. Obiecuję. Wkrótce zadzwonię i umówimy się na obiad. Zgoda? Ciao. Cuidate. Jeszcze buziaka. Ciao, pa. Ciao. Pa. Tato, skoro musisz jeść, to zostaw mi trochę forsy. Nie mam ani grosza. Nie ma go. Nie wiem, o której wróci. Zadzwoń na komórkę. Próbowałem, ale nie odbiera. To pilne. Mogę zaczekać? To twój dom. Dzięki. Można?
Czy ty, aby nie jesteś za młody?